Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem ze statystyki matematycznej. Mamy temat tak zwanej zmiennej losowej, rozkładu dowolnej zmiennej losowej x, która jest w tym momencie typu skokowego. Skokowego, czyli przyjmuje wartości tylko określonej wartości, a nie wszystkich z określonych przedziałów. Czyli mamy wartości minus 1, 0, 1 i 2. I każda z wartości zmiennej losowej ma swoje z góry określone prawdopodobieństwo. Jeżeli mamy polecenie w takim zadaniu mówiące o tym, że mamy określić, ile wynosi wariancja zmiennej losowej x, ale obliczając wcześniej nieznane prawdopodobieństwo a, musimy zauważyć, że dla dowolnej zmiennej losowej, czy to ciągłej, czy skokowej, łączna suma wszystkich prawdopodobieństw, jakie są możliwe do wystąpienia, łącznie nam daje 1. Czyli suma 0,2 i 0,3 to jest 0,5. Tutaj mamy z tym 0,8, czyli A będzie musiało w tym momencie równać się 0,2. Jest to stała własność, czyli suma wszystkich prawdopodobieństw 1, czyli A równa 0,2. Żeby teraz policzyć wariancję zmiennej losowej x, najlepiej w formie tabelarycznej tu wymienić wszystkie wartości zmiennej losowej, tu ich prawdopodobieństwa, potem po kolei przemnożyć każdą zmienną losową razy jej prawdopodobieństwo. Jeżeli przemnożę minus 1 razy 0,2, mam minus 0,2. Jeżeli 0 przemnożę razy 0,3, mam 0. Te liczby, że tak powiem, do trzech miejsc po przecinku możecie stosować, nie. Ja to po prostu liczyłam w Excelu, dlatego on tak z góry od razu do trzech miejsc. I jeżeli sumujemy sobie wszystkie wartości kolumny podpisane jako wartości x i przemnożone razy pi, to co otrzymamy tutaj na samym końcu, jest to tak zwana wartość oczekiwana w rozkładzie zmiennej skokowej. Wzór zaraz pokażę, ale generalnie chodzi o to, że to przyjmiemy jako naszą średnią, inaczej mówiąc. I wtedy będziemy musieli stworzyć do policzenia wariancji kolumnę, gdzie od każdego x i odejmujemy to średnią, czyli wartość oczekiwaną w tym rozkładzie zmiennej losowej, odejmujemy 0,6, czyli minus 1 minus 0,6 mamy minus 1,6. Jeżeli od zera odejmę 0,6, to mam minus 0,6. Jeżeli od jedynki odejmę 0,6, mam 0,4. I jako dwójki tutaj tej liczby odejmę 0,6, mam 1,4. Żeby policzyć wariancję kolejno, ja potrzebuję te różnice, które tutaj wyznaczyliśmy, podnieść odpowiednio do kwadratu. Do kwadratu, czyli każda z liczb powinna być przemnożona przez nią samą, czyli minus 1,6 razy minus 1,6, czyli 2,56, 0,6 oczywiście z minusem, ale faktycznie nie ma to znaczenia, daje nam do kwadratu 0,36, 0,4 do kwadratu to 0,16, 1,4 do kwadratu to 1,96. I żeby dokładnie otrzymać wariancję dowolnej zmiennej losowej x o takim zapisie, my w tym momencie musimy jeszcze to, co przed chwilą policzyliśmy, przemnożyć razy kolumnę prawdopodobieństw. Czyli każdą z tych liczb z osobna mnożymy razy odpowiadające mu w danym wierszu prawdopodobieństwo. Czyli 2,56 razy 0,2. 0,36 razy 0,3, tutaj będzie wynik. Ten wynik przemnożony razy ten wynik da mi tutaj. I ostatnie 1,96 przemnożone razy 0,3, mamy wynik. To, co tutaj wychodzi, to jest dosłownie podsumowanie tak podpisanej kolumny, a więc powiemy, że pierwszy parametr w tym rozkładzie zmiennej losowej to wartość oczekiwana,
A wariancja to jest właśnie suma tak podpisanej kolumny. Wynika to po prostu ze wzorów, że wartość oczekiwana to jest suma przemnożeń xi razy pi, a wariancja to jest różnica podniesiona do kwadratu, a potem przemnożona razy pi i na końcu suma. To, co otrzymaliśmy, jest to ostateczny ten wynik, który potrzebny nam był do rozwiązania tego zadania. Jeżeli podobnego typu zadania potrzebujecie rozwiązać, możecie ze mną się kontaktować drogą mailową. Można kierować zapytania na tutaj zaznaczony adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Możecie wejść przez stronę internetową, która jest tutaj u góry. Jeśli chodzi o sam kanał YouTube, to zapraszam Was do przeglądania wszystkich playlist, nie tylko ze statystyki matematycznej czy opisowej, jest również ekonometria i wiele innych przedmiotów. Wszystkie materiały są dla Was. Jeżeli potrzebujecie, kontaktujcie się ze mną, a film zapraszam do komentowania, subskrybowania. Wszystko jest dla Was. Pozdrawiam.